Dzień dobry. Dzień dobry, witam z Smoczej Kalifornii. Pozdrowienia o poranku. Zbliżamy się w końcu do końcówki sezonu trzeciego i dokładnie 14 odcinek, bo 14 odcinków nam zostało, wliczając ten odcinek. 14 odcinek pierwszego sezonu dotyczył podcastów i tego, jak się uczę z podcastów. I dużo się nie zmieniło, dalej używam podcastów i słucham podcastów. Później przez nie przejdziemy, opowiem, dlaczego słucham takich podcastów, a nie innych. Natomiast jedna rzecz, która się bardzo zmieniła w tym czasie, ponieważ rok temu, dokładnie rok temu, co jest bardzo ciekawe, podczas świąt majowych uruchomiłem podcast Projektant Życia, który do dziś błąka się po różnych katalogach i akurat dzisiaj jest na 5. miejscu w kategorii biznes w całej Polsce i w... jak to pokazać? A, tutaj. I dzisiaj mamy na 34. miejscu w całej Polsce, jeżeli chodzi o podcasty. Czasami idzie w górę, czasami idzie w dół, w zależności od tego, ale jestem przed Timem Ferrisem, to jest bardzo ciekawe. Tak czy owak, podcasty są w tej chwili bardzo łatwą rzeczą do tego, żeby zacząć komunikować rzeczy w swojej niszy, w swoim biznesie, w swoim życiu, w swoim byciu ekspertem danej niszy. Dzisiaj opowiem parę przemyśleń moich a propos przyszłości podcastów, jak robić podcasty, bo sposób, w jaki ja robię, jest banalnie prosty, aż głupio mówić, ale do tego dojdziemy. Plus opowiem jeszcze, jaka jest przyszłość podcastów z mojego punktu widzenia i co ja będę robił, żeby tę przyszłość wykorzystać bardzo dobrze. Więc zaczynajmy z naszym odcinkiem. Zacznijmy więc w naszych podcastach. Podcasty są nazywane przez niektórych nowym radiem, pozwalają nam wybierać pośród wielu kanałów polskich i zagranicznych w różnej formie. Mamy wywiady, mamy opowieści, mamy czytanie i tak dalej. W tej chwili słucham bardzo mało podcastów, jeżeli chodzi o ilość. Czasami włączam podcasty per case, czyli jak ktoś wydaje jakiś ciekawy odcinek, to włączam. Natomiast subskrybuję, czyli w zależności wtedy, kiedy dana osoba albo grupa osób wypuszcza dany podcast, wtedy pojawia się to w mojej aplikacji. W tej chwili subskrybuję Ben Greenfield Fitness, The Kevin Rhodes Show, Marketing School, Projektant Życia, mój podcast, o którym za chwilę, The Rise to the Top, The Tim Ferriss Show, Więcej niż oszczędzanie pieniędzy i Odkrycie ostatnich czasów, czyli Zenia Skiniowca. I tyle. Często mi się to zmienia, czyli w chwili, gdy na przykład pracuję nad rozbudową biznesu, no to mniej słucham podcastów o startowaniu biznesu, jak startuję z nowym biznesem, słucham więcej o startowaniu nowego biznesu i tak dalej. I teraz jak zacząć z podcastem w dzisiejszych czasach? Jest to ekstremalnie proste. Można na przykład, tak jak ja to robię, założyć konto w aplikacji Anchor. Jest to całkowicie darmowa platforma, tak mi się przynajmniej wydaje. Automatycznie wrzuca wszystkie podcasty na wiele platform jak Apple, Google, Spotify, etc., etc. I gdy chcemy zrobić nowy odcinek, wystarczy, że wrzucamy tutaj nasze MP3, możemy jakąś muzyczkę włączyć sobie przejściową, tak jak ja to robię. Dodajemy naszą MP3, save i to tyle. Dawniej konieczne było to, żeby to wszystko skonfigurować dobrze i tak dalej, a z Anchor jestem bardzo prosty, nie mam żadnych powiązań z tą aplikacją, natomiast klikamy i wszędzie się wrzuca nasz podcast. To jest bardzo wygodne, więc wystarczy mieć mikrofon, nagrać MP3, wrzucić MP3 do aplikacji, plus dla osób jeszcze bardziej leniwych, jak ja na początku, można zainstalować aplikację Anchor na telefonie, mówić do telefonu, nacisnąć publish i leci to wszędzie. Jakie są formy zarabiania na podcaście? Bo zanim jeszcze przejdziemy do przyszłości podcastów i tak dalej, jest wiele form. Z takich najbardziej znanych mamy sponsoring odcinka, mamy sponsoring podcastu, afiliacja, własny produkt, Patreon, Patronite. Już tłumaczę. Sponsoring odcinka, czyli dogadamy się z jakąś firmą, może to być na przykład Cisowianka i mówimy: hej Cisowianka, zapłać nam 2000 zł, a my o tobie wspomnimy w naszym odcinku. Mało tak działa w Polsce, za granicą więcej, natomiast jest to opcja. Sponsoring podcastu, jest taki ciekawy podcast. Jest taki podcast jak Po ludzko o pieniądzach Radka Budnickiego. I tu na przykład firma Union Investment sponsoruje cały podcast. Też jest ciekawy model dla osób, które na przykład mają pomysł, żeby zrobić podcast o czymś, zacznę napisać do jakiejś firmy większej, powiedzieć: hej, czy chcecie sponsorować swój podcast, będę mówił, że wy jesteście sponsorem, etc. Trzeci element to afiliacja, czyli rozmawiamy z właścicielem produktu online albo produktu fizycznego, jakiejś usługi, mówimy: hej, jeżeli sprzedasz to przez swój kanał, na swoim podcaście mój produkt, to za każdą sprzedaż masz na przykład 20%.
co robiłem od strony osoby, która jest po drugiej stronie, czyli ja miałem swój produkt, a ktoś inny oferował mój produkt. Jak ktoś posłucha podcastów w Polsce, to może to jeszcze znajdzie. Kolejna rzecz, to przejdźmy do punktu piątego, Patronite, Patreon. W Polsce jest to mało popularne, na zachodzie jest to bardzo popularne. Mamy na przykład takiego Mata, którego wspieram na Patronie i on na przykład wrzuca podcast tylko dla swojej grupy patronów. Jest masa takich podcastów na Patronie. Masa podcasterów, którzy mają na Patronie swoje konto. Zobaczmy coś takiego, 4000 patronów, którzy wspierają po 5 dolarów miesięcznie. Czyli widzimy, że tutaj ktoś ma 20 tysięcy dolarów miesięcznie, tylko przy tym najniższym poziomie, a oni mają też wyższe poziomy. Bardzo ciekawy element można też użyć w Polsce, korzystając z Patronite. I ostatni element, który ja testowałem z dwoma odcinkami podcastu, czyli własny produkt. I tak to mnie działo. W dwóch odcinkach swojego podcastu wspomniałem o tym, że z kodem projektant można kupić jeden z moich produktów taniej. Czyli cena 497 zł spada o 25%, czyli 372 zł 75, 45 osób kupiło i to skończyło się 16 773 zł 75 groszy. O właśnie, to był ten kod zniżkowy, który działał kiedyś, chyba w tamtym roku, w grudniu go zastosowałem w dwóch odcinkach. 45 osób użyło tego kodu, żeby kupić mój produkt. Więc jeżeli nie masz produktu, chcesz zarabiać na swoim podcaście, nie wszyscy chcą zarabiać na swoim podcaście, jeżeli chcesz zarabiać na swoim podcaście, można na przykład napisać do takich twórców jak Miro Burn albo do innych i powiedzieć, hej, czy może masz jakiś produkt, który można u nas pokazać, albo w formie reklamy, albo w formie afiliacji, są różne sposoby. Teraz, gdzie zmierza rynek podcastingu? Podcasty w Polsce są na bardzo początkowej fazie i jest bardzo łatwo zaistnieć w podcaście, ponieważ algorytmy działają troszeczkę inaczej niż na YouTubach i tak dalej. Więc nie ma znaczenia, czy jesteś Mirkiem Burnejko, czy jesteś Timem Ferrisem, Maciejem Orłosiem, Gary Vaynerchukiem, etc., etc. Jeżeli masz dobry przekaz i dobre informacje i fajnie to brzmi i fajnie jest opisane, to wtedy te wszystkie algorytmy to wrzucają troszeczkę wyżej, plus oczywiście mamy swoich fanów, którzy nas słuchają, ale w podcastami jest bardzo łatwo dojść do tych top, a gdy jesteśmy w top, to ktoś, kto przegląda listy top, a sporo osób to robi, można zauważyć nasz podcast i zacząć go słuchać, co jest bardzo ciekawe. Mało osób umie monetyzować podcasty i z tym ma duży problem. Pokazałem 5 sposobów, można spokojnie każdy z sposobów użyć, założyć konto na Patronite, jeżeli mamy już podcast, to wspomnieć o tym produkt albo produkty innych osób. Plus jest wiele różnych form. Po pierwsze są oczywiście wywiady, których znamy najwięcej. Są informacje od jednej osoby, to co ja robię. Ja w tej chwili nie mam żadnych wywiadów, po prostu biorę i mówię na dany temat, który moim zdaniem dotyczy mojej grupy docelowej. Są też opcje czytane, co na przykład robi Zenia Skiniowca czyta po prostu swoje artykuły plus dodaje troszeczkę od siebie, co też fajnie wychodzi. Jest masa innych form. Ja na przykład śledzę też taki podcast jak School of Marketing, gdzie codziennie jest wypuszczany podcast 5-10-minutowy i też w ten format planuję wejść niedługo, nie z jednym, a z dwoma podcastami, o czym niedługo, więc widzę, że tematy audio są bardzo fajnie odbierane. Co jest jeszcze bardzo ciekawe, podcasty są słuchane przez specyficzną grupę ludzi. Miałem już 100 tysięcy odsłuchań moich odcinków podcastów, w tej chwili jest 28, 9 i nie miałem ani jednego negatywnego komentarza, że coś do mnie spłynęło, co na YouTubie, Facebooku, każdy wie jak to wygląda, więc podcasty są też pod tym względem miłe i podcasty są też słuchane cały czas, to jest ekstremalnie ważne, że YouTube rozpraszamy się, social media się rozpraszamy, gdy słuchamy podcastu, zazwyczaj słuchamy podcastu, albo jedziemy samochodem, albo biegamy, albo przemieszczamy się z pracy do pracy i tak dalej. Będzie więcej podcastów w Polsce, zaczną wchodzić komercyjne firmy, coraz więcej, coraz mocniej. W tej chwili jest to bardzo żyzna gleba, żeby zacząć swoim biznesem i nie ważne, czy jesteśmy mechanikiem, czy jesteśmy marketerem, czy jesteśmy sprzedawcą, czy jesteśmy budowniczym, etc. W każdym tym aspekcie można odpalić podcast i dotrzeć do grupy docelowej, zabierając kawałek tego, co jest oferowane przez radio, bo to jest naprawdę duże zastąpienie radia. Jeżeli idziemy samochodem, nie słuchamy radia, tylko nagle słuchamy podcastu, więc możemy spokojnie zabrać uwagę osoby z informacji radiowych, gdzie jest dużo reklam, muzyki i tak dalej, co jest czasami oczywiście fajne, nie ma co ukrywać,
ale możemy uwagę tych osób przesunąć w formę podcastu, gdzie my jesteśmy. I też jeżeli mamy ochotę, bo nie wszyscy chcą, powtarzam jeszcze raz, możemy też oczywiście zmonetyzować to, robiąc to tak na przykład jak ja, albo robiąc to w całkowicie inny sposób, oferując na przykład hej. Swoją drogą, dla osób, które słuchają ten podcast, mam 25% zniżki na moje usługi, naprawy twojego mieszkania, naprawy twojego samochodu, etc. Masa różnego rodzaju monetyzacji i gdybym teraz miał proponować osobie, która ma swój biznes, w co wchodzić, to nie wiem, czy bym proponował YouTube, czy bym bardziej zaproponował podcast, jako taki numer jeden miejsca, dopiero potem budować na tym kolejne rzeczy. Więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Daj znać, jakie są twoje przemyślenia na temat podcastu, kiedy odpalasz swój podcast i w jaki sposób chcesz go monetyzować. A może nie chcesz. Będę wdzięczny. Tak więc, ja wracam do piątku swojego. Tak więc widzimy się już jutro w minus 13 odcinku podcastu Miroburn Vlog. Pa.